Witam państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomak przy stacji Metra Stokłosy. Spotykamy się tu dzisiaj, żeby porozmawiać o nowym numerze Szkoły Nawigatorów. Nowy numer Szkoły Nawigatorów, już 24, oto on, poświęcony jest sprawom austro-węgierskim, proszę państwa. I jest zrobiony tak, że właśnie nie galicyjskim, a austro-węgierskim. Ponieważ jak w Polsce ktoś sobie myśli Austro-Węgry, to myśli Galicja i zaczyna zaraz myśleć jak mieszkaniec Galicji i mówić jak mieszkaniec Galicji. I zamienia się w Leszka Mazana. No więc proszę Państwa, Galicja nie była tym za co chciałby ją uważać Leszek Mazan i Austro-Węgry nie były tym, za co chciałby je Leszek Mazan uważać. Ja nie wiem, Państwo wiecie, kto to jest Leszek Mazan, być może on już nie żyje, ale to był taki pan, który jeszcze za komuny późnej, a pewniej wczesnej, od lat 80. go pamiętam. Zajmował się propagowaniem tak zwanej szwejkologii i wmawiał wszystkim, że, że ta Galicja i te Austro-Węgry to taki przecionek raju, po prostu takie u Pana Boga za piecem, albo może jeszcze lepiej. Zramolali urzędnicy, y, y, sympatyczni w rzeczywistości, y, jakieś destrukcyjne, ale w istocie łagodne obłędy ładne dziewczyny, dobra muzyka i piwo. I do tego golonka z szanem I to były Austro-Węgry Leszka Mazana. No więc proszę Państwa, w nasz kwartalnik, 24 jego numer przekonuje czytelników, że rzeczywistość była niestety inna. Austro-Węgry były krajem w stanie rozkładu. Krajem, który żył na pograniczu średniowiecza i epoki terroryzmu nowoczesnego, tak bym to nazwał. Austro-Węgry były krajem, który był rządzony z ukrycia, bo nikt nie ma chyba wątpliwości, że jeżeli się morduje po kolei syna cesarza, żonę cesarza i następcę tronu, to rzeczywiście cesarz ma coś do powiedzenia. A następnie kiedy ten stary cesarz umiera, powoduje się śmierć jego następcy, czyli Karola. Habsburga, że to, ma, że to oznacza, iż rodzina panująca rzeczywiście panuje i rządzi. Proszę Państwa, Austro-Węgry były krajem rządzonym przez parlamentarne gangi, które dostawały się do tegoż parlamentu w skutek intryg i opłat. Ja Państwu to już polecałem, ale jeszcze raz powtórzę, niech Państwo sobie przeczytają koniecznie, dopóki to jeszcze jest na Allegro, wspomnienia Ignacego Daszyńskiego, bo towarzysz Ignacy nie ma w ogóle wahań. To było wydane ostatni raz w 50 którymś roku, chyba drugim. I on uważa, że to tak można pisać. On tam generalnie eksponuje swoją rolę i taki z niego jest. No, żołnierz samochwał bym powiedział, który podkreśla taki Baron Minhausen trochę, ale na innym diapazonie jedzie. Natomiast ciekawe rzeczy tam wtrąca o tym na przykład, jak przyjeżdżali do Krakowa i Lwowa amerykańscy Żydzi, a podejrzewam, że nie tylko przyjeżdżali do Krakowa i Lwowa, ale też do innych miast i opłacali głosy w wyborach do Parlamentu. No więc jeżeli ktoś opłaca głosy w wyborach do parlamentu, no to rządzi, tak? To jest jasne. Nie, nie rządzi ten, kto mu się wydaje, że rządzi, tylko ten, kto sobie kupił parlament. No więc <ścoughs> Austro-Węgry był krajem przeznaczonym do likwidacji. Zagłada, likwidacja Austro-Węgier została zaplanowana, proszę Państwa, w Waszyngtonie i w Londynie i moment ten da się dość dokładnie określić. To jest wizyta przyszłego króla Wielkiej Brytanii Edwarda, wtedy następcy tronu w Wiedniu, jego spotkanie z arcyksięciem Rudolfem. Z tego spotkania miały wyniknąć bardzo ciekawe rzeczy, to znaczy jakiś wspólny układ wiedeńsko-londyński wymierzony w cesarza Wilhelma. Tak się nie stało. No i konsekwencje były takie, że następca tronu, czyli Rudolf zginął w okolicznościach tajemniczych, co się nazywało samobójstwem z miłości. No a Edward został Edwardem VII, królem Anglii. Nie panował za długo, ale został trwały ślad w historii Imperium. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Natomiast Austro-Węgry zostały przeznaczone do likwidacji, jako ten obszar polityczny, którego zarządcy tymczasowi nie rozumieją nowych czasów. Po prostu. I tak rzeczywiście było, że Habsburgowie, co byśmy o nich nie mówili, nie zrozumieli nowych czasów. Być może nie mieli szansy na to, żeby je zrozumieć, ale to nie zmienia faktu, że nie zrozumieli, a państwo, które firmowali, zostało rozparcelowane, na kawałki po I wojnie światowej, a po II wojnie światowej zostało prawie w całości, z wyjątkiem Austrii, podporządkowane Związkowi Radzieckiemu. Ja najpierw zwrócę uwagę na okładkę, bo ona jest bardzo fajna, ponieważ dużo się mówi i dużo się myśli w Polsce o świętej pamięci nieboszczce Austrii i pokusa, żeby zrobić oczywistą okładkę, E, taką trochę wodewilową jest duża. Tomek się tego ustrzegł, proszę państwa, natomiast wyeksponował coś innego zupełnie. Mamy tutaj portret cesarza, e, który jest zamalowywany przez żołnierza Armii Czerwonej, e, zamalowywany wyrazem Lenin. To jest ładunek treści, w tym jest potężny i emocji również, a tu, jeżeli państwo nie widzą, jest odrąbana ręka. Odrąbana ręka, a zegarek z tej ręki jest na Nadgarstku czerwonu Armisty. Ja nie wiem, czy dobrze powtórzę słowa hymnu ludowego, ale tam jest tak, gott er Halte, Gott beschütze Unser Kaiser, Unser Land, Mech tych des, Glaubens szczycia führt er uns mit Weiser hand. Pozdrawia nas białą ręką. No to ta biała ręka tu leży. Więc jak ktoś chce konkurować z Tomkiem na okładki, to im się dobrze zastanowi najpierw. Taka sugestia. Yy, I yy, proszę Państwa, yy, opowiem o kilku tekstach, które się tu znajdują, yy, nieoczywistych, bo tak jak mówię, pokusa, żeby ładować w yy, numer kwartalnika poświęcony Austro-Węgrom rzeczy oczywiste jest duża. Ja powiem o jednym tekście archiwalnym i o tekście yy, yy Wojtka lipskiego. Zacznę od tego archiw archiwalnego. Proszę Państwa, niewiele osób sobie zdaje sprawę, że Austro-Węgry posiadały flotę. Flota operowała na Adriatyku, Adriatyku, przeciwko Włochom, przeciwko generalnie wszystkim wrogom Imperium i przeciwko wszystkim wrogom Niemiec. Są bardzo ciekawe, nie chcę tutaj powiedzieć, że fantastyczne, no bo one są pisane przez oficera cesarskiej armii, pamiętniki Georga von Trappa, dowódcy, dowódcy okrętu podwodnego. Na którym służyli Polacy. One były kiedyś na rynku, potem zniknęły, na Allegro można je dostać. Ja zamieściłem tutaj fragment Georg von Trapp do ostatniego salutu Banderze, wspomnienia dowódcy austro-węgierskiego okrętu podwodnego. Proszę Państwa, szalenie ciekawa rzecz, dlatego że my, myśląc o tym tworze, jakim były Austro-Węgry, widzimy, po pierwsze, galicyjską biedę, domy publiczne w Wiedniu yy, yy, gazet, i redakcje gazet w Pradze. To jest taka, yy, taki standardowy zestaw, przez który oglądamy austro -Węgry. To zostało, zostało nam narzucone poprzez idiotyczny zupełnie film pod tytułem CK Dezerterzy, całkowicie zakłamane, Całkowicie zakłamane i nieprawdziwy. Tak nie wyglądała armia austro-węgierska. Gdyby tak ta armia wyglądała, nikt nie pisałby takich paszkwili na nią, bo by się bał, że jej byli oficerowie i podoficerowie przyjdą do niego w nocy. Więc było zupełnie inaczej. Proszę Państwa, wspomnienia Georga von Trappa dotyczą walk z Włochami i trudnej sytuacji, jak, w jakiej znalazły się okręty cesarskie w czasie I wojny światowej. To jest. No, taka opowieść mało romantyczna o decyzjach, jakie podejmowali oficerowie y, służący, no, w, w zasadzie w sytuacji bez wyjścia, tak? y, Na jednostkach, które zanurzały się pod wodę, a które się, kiedy, kiedy się wynurzały, nie miały żadnej gwarancji, że y, państwo, które reprezentują, będzie jeszcze istnieć. Y, to jest też o tym, jak upadała wiara w Austro-Węgry, bo to, to trzeba tak powiedzieć, że to nie było tak, że wszyscy byli kompletnie zdegenerowani i uważali, że to się zaraz zawali. Oczywiście Polacy chcieli mieć swoje państwo, Czesi chcieli mieć swoje państwo, ale Niemcy w Austrii nie chcieli należeć do, nie chcieli być poddanymi cesarza Wilhelma. Oni wierzyli w to, że, że cesarz chce dobrze. Słoweńcy w, w tym państwie wierzyli w to, że cesarz, cesarz chce dobrze. Mnóstwo narodów zamieszkujących monarchię w monarchię wierzyło. Ja myślę, że byli nawet Czesi, którzy wierzyli w monarchię. A co najważniejsze, Żydzi wierzyli w monarchię. I proszę państwa, mimo tego ta monarchia się Rozsypała. Ja polecam szczerze tekst Georga von Trappa i polecam jeszcze inne fragmenty tekstów, który tutaj umieściłem, tekstów archiwalnych, czyli fragmenty wspomnień Maksymiliana Ronga, człowieka, który zwerbował Józefa Piłsudskiego, dotyczące jego służby wywiadowczej. Maksymilian Ronge to był ten człowiek, który zastąpił na stanowisku szefa wywiadu zastąpił y, pułkownika Redla, pułkownika Alfreda Redla oskarżonego o zdradę i o szpiegostwo na rzecz Rosji, a następnie zmuszonego do samobójstwa. Ta historia jest znana, teoretycznie znana, bo tam jest tyle tropów, proszę Państwa, że z tego można jeszcze wyłuskać ho, ho, ho albo więcej. Natomiast Wojtek Lipski napisał fantastyczny zupełnie tekst, który się nazywa Gacie po Leninie i on jest rzeczywiście galicyjski. To znaczy, chodzi o to, kto asekurował Lenina, kiedy Lenin był w Polsce i kto chronił archiwum, które po Leninie zostało, bo my mamy taką wizję, że Lenin przyjechał z teczuszką pod pachą, pokręcił się po tych górach, przyjechał do Krakowa, spotkał się z paroma osobami i wyjechał. Nie, proszę Lenin miał tutaj archiwum, biuro, pisał, wysyłał teksty na wszystkie strony świata i u, produkował druki ulotne, robił no, całą potężną robotę publicystyczną. Tak? Był jednoosobowym biurem prasowym Włodzimierz Ilicz i został aresztowany. I proszę Państwa, wszyscy polscy niepo, niepodległościowcy, jak jeden, zaczęli towarzyszowi Leninowi pomagać, żeby go z więzienia wydobyć. Jak to było i kto zajmował się ochroną Archiwum po Towarzyszu Leninie, to sobie Państwo przeczytacie w tekście Wojtka Lipskiego pod tytułem Gacie po Leninie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tekst Ewy Rębikowskiej dotyczący rozmaitych szachrajstw giełdowych w Wiedniu. Mamy tekst Krzysia Laskowskiego o księciu kardynale Puzynie. Mamy tekst Kamila Przyłoskiego o Julianie Dunajewskim. Mamy tekst Wacka Grzybowskiego. O ostatnich Habsburgach. Mamy tekst Szymona o schyłkowych dniach imperium. No i mamy wspomnienia Józefa Rybaka, o którym ja wiele pisałem, które są właściwie nie do dostania. Czasem się pojawiają na Allegro. Ale bardzo ciekawe o tym, jak Józef Rybak wraz z Maksymilianem Rongę pracował w austriackim kontrwywiadzie. I co w tym kontrwywiadzie oprócz Józefa Rybaka i Maksymiliana Rongę robili Józef Piłsudski i Walery Sławek. Ja proszę Państwa szczerze zachęcam. 24 numer, Szkoła Nawigatorów, Kurs Naprawdę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.